Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie angielskiego starter packa z kolekcji Tops Match Attack Extra sezon 19-20. Mamy tutaj paczuszkę z kartą limitowaną plus zestaw kart oraz cztery luźne saszetki. Dwie po 15 kart i dwie po 7. Ja jeszcze potrzebuję brązowej limitki Coutinho, żeby mieć komplecik, ale ona powinna na mnie czekać. Zobaczymy, może akurat wpadnie coś fajnego jeszcze właśnie w tych saszetkach. A teraz zaczynamy ze starter packiem. Nie pamiętam, czy otwierałem angielski zestaw, czy niemiecki. W każdym bądź razie jeszcze mi jeden starter został, a muszę gdzieś moje powtórki powkładać, bo się troszeczkę tego nazbierało. Dlatego zrobimy sobie kolejny album. Jak to tutaj wygląda? O, z tej strony, czyli checklistę damy tutaj. A tą na tył. Ok, czyli album mamy gotowy. Najpierw sobie otworzymy paczuszkę Power Play Pack. 17 kart w środku. Złoty Neymar powinien być. I tak też jest. Neymar na goldzie. I teraz pozostali zawodnicy zestawu Powerplay. Laporte, Fernandinho, Wijnaldum, Firmino, Pulisic, Moura, Busquets, Griezmann, Trippier, Isco, James Rodriguez, Alaba, Hummels, Thiago Silva, Sarabia i Ziyech, czyli 16 różnych kart, różnych zawodników. No a teraz przejdziemy do luźnych saszetek i zobaczymy, co jeszcze tutaj nam fajnego powpada. Oczywiście byłoby idealnie, jakby wpadła jakaś limitka. Rising Star Mount. Dalej. Kolejny Rising. Foden. Squad Update. I Smiley. Kapitan Messi, rekord holder Messi, Neymar MVP, René Adelaide Squad Update, Joe Gomez Action, trzecia karta Rising Star Hakimi, Squad Update Zuma, Danilo Action, David Luiz Squad Update, Maksimowicz Action. No i dwie karty specjalne, popatrzcie, jest Alexander Arnold na karcie Klub 100 i Lukas Klosterman Man of the Match. No czyli ta paczuszka nie była taka zła. Tutaj znowu mamy kogoś z Liverpoolu. Squad Update Mount. David Silva kapitan, Derun Action, MVP De Jong, Dagba Squad Update, kapitan Alejandro Gomez, Boateng Squad Update, Jovic Action, Lamela Squad Update, Vallejo Squad Update, Navas Action, Ceballos Squad Update, Flashback Melendo, Insigne Super Boost i no, troszeczkę pechowo, bo mamy znowu tego samego zawodnika na karcie Klub 100, Alexander Arnold. Dwa razy wpadł. No a teraz saszetki po 7 kart. Orban, kapitan.
Lovren, Squad Update, Derun Action, już ta karta mi wpadła, Tagliafico Action, Wu Away Kit, Dzeko Flashback i mamy znowu kartę Klub 100. Tym razem Eden Hazard. Jestem ciekaw, czy to w każdej saszetce tak jest, czy miałem po prostu szczęście, co saszetka jest karta Klub 100. No i ostatnia saszetka dzisiaj. Royce, kapitan. Ndombele, przepraszam, Rising Star. Vasquez, Squad Update. Icardi, Squad Update. Pellegrini, Squad Update. Pepe, Squad Update. I Angel Di Maria, Super Boost. No, napiszcie w komentarzu, moi drodzy, które saszetki lepsze. Czy te po 15 kart, czy te po 7. Bo jak widzieliście, karty Klub 100 wpadają. Tutaj te rzadkie flashbacki, które są tylko w wersji angielskiej. Mamy Melendo i Dzeko. No i ten Away Kit W, to też nie kojarzę, żeby był w innych wersjach. Chyba tylko też w angielskiej. Więc naprawdę, moi drodzy, 4 wersje do zebrania. Każda inna. Dużo kart się powtarza, ale wiele również się różni. Okej, moi kochani, to by było na tyle na dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.